A dzień dobry, witam wszystkich widzów. Alberto Fildziki przy mikrofonie. Idziemy sobie dalej z serią wywiadów z paniami. Dzisiaj moim gościem jest Justyna Jasko. Nie przekręciłem nazwiska tym razem. Nie, zgadza się, Justyna Jasko, witam się z wami bardzo serdecznie. Często mówił Jaśko, dlatego tutaj też No. pierwsza nasza wiadomość. To była poprawa nazwiska. Tak. Mistrzyni Polski Bikini Fitness. Zgadza się. Dwukrotne. Warto dodać. I tutaj standardowo chciałbym zapytać, jak wyglądały twoje początki. Oczywiście w trakcie rozmowy nam się wiadomo, zawsze wychodzi spontan, ale ruszymy sobie standardowo, jak wyglądały twoje początki, czym się inspirowałaś, czy może wychodziły inne sporty na początku i później finalnie doszło do tego bikini. Także oddaję ci głos i lecisz. Także moje początki w sportach sylwetkowych, pewnie jak u większości zawodników, zaczęły się na siłowni. Ja jestem wieloletnim instruktorem fitnessu i też trochę sobie ćwiczyłam zawsze na siłowni, mimo tego, że prowadzę zajęcia fitness i na tych zajęciach też dużo ćwiczę. I ta sylwetka jakoś tam zaczęła się kształtować. I kiedyś byłam na siłowni u Roberta Burnejki, to był 2020 rok dokładnie. I właśnie tam zaczęła się moja przygoda ze sportami sylwetkowymi i moja pierwsza myśl w ogóle o przygodzie, bo podeszła do mnie pewna dziewczyna i zapytała mnie, w jakiej federacji startuję. I ja mówię: ale jak to, w jakiej federacji, jakie są federacje? Ona na to: no IFBB, coś tam. Ja mówię, że w żadnej, ja nie jestem zawodniczką, ja tak sobie tylko ćwiczę. Ja byłam wtedy dość zredukowana, tak, bo jakoś tam sobie dietę trzymałam. I wróciłam do domu, no i tak sobie myślę, skoro ktoś mógł pomyśleć, że ja jestem zawodniczką, to czemu ja mam nią nie być? Czemu ja mam nie spróbować być tą zawodniczką? I zgłosiłam się, napisałam wiadomość do Kasi Rodzik-Maliszewskiej z Posing Time. Napisałam do niej, dlatego że tylko ją kojarzyłam z tego świata, wiedziałam, że jest zawodniczką, bo Kasia pochodzi z miejscowości tam niedaleko mnie i po prostu ją znałam. Napisałam do niej, że chciałabym wystartować, jak to wygląda, czy ona może mnie przygotować. No Kasia nie przygotowuje ludzi pod względem sylwetkowym, prawda? Nie rozpisuje planów zawodnikom. Ale powiedziała, że na pewno muszę zacząć od znalezienia sobie trenera. I zaprosiła mnie na warsztaty do siebie, na warsztaty z pozowania, bo ona organizuje warsztaty. Pojechałam na te warsztaty, na warsztatach dowiedziałam się, co to jest w ogóle, te bikini fitness, że są bronzery, że są federacje, że tu się staje tak, tu się staje tak, że są szpilki, stroje, wszystko. No to właśnie był mój początek, właśnie tam. I co? Później trener. Najpierw treningowo pomagał mi trochę Przemek Nowak. Później trafiłam do Adriana Cyrunka. To był grudzień 2020 rok. Pojechałam do Adriana, do Olsztyna i mówię, że chcę startować, chcę spróbować wystartować w zawodach. No Adrian na to, że za 2 miesiące są debiuty w IFBB. I ja pytam, czy to nie trzeba jakoś do tych zawodów się 3 lata, czy tam, nie wiem, latami przygotowywać, czy to można No, tak no, sobie no, no. wyglądać i wyjść. On mówi: no pewnie, na debiuty jak najbardziej, na debiuty ta sylwetka się nadaje. No i dokończyliśmy redukcję, bo ja tam jakoś w miarę nigdy nie, ani nie byłam otyła, zawsze jakoś tam ta sylwetka w miarę wyglądała, no może nie jakoś super, ale jakoś tam. I dokończyliśmy redukcję, którą tam sama sobie jakoś prowadziłam, ja też dietetycznie za bardzo nie znałam się, może tak, po prostu jadłam sobie zdrowo, wiadomo, jak taka każda osoba, która cokolwiek tam, jakąkolwiek wiedzę ma, dużej wiedzy nie miałam, właściwie to żadnej wielkiej. No i dokończyliśmy z Adrianem redukcję i wtedy był okres pandemii, więc te debiuty się przekładały z miesiąca na miesiąc, one się nie odbyły w tym pierwszym terminie, w drugim terminie też nie. I ja byłam cały czas już gotowa na te zawody, już byłam zredukowana, bo robiliśmy tylko redukcję. I Adrian mówi do mnie, że Justa, jak już jesteś gotowa na te zawody, jesteś docięta, zredukowana, no to tam za 2 czy za 3 tygodnie są w NPC zawody. Może w NPC wyjdziesz, zobaczysz jak to jest, zobaczysz jak bronzer, wszystko. I ja mówię: no dobra, tylko co, pozowanie, buty, strój, tam trochę inne są. I on: dobra, to wiesz, też jak na te pierwsze wyjście, to nie trzeba tam się jakoś mocno srać, że tak powiem, z tym wszystkim. No i ja wyszłam w tym NPC.
Wyszłam, pojechałam do Kasi, tam mi pokazała te, pojechałam też na jedną lekcję do Ady Kaczmarek, pokazała mi te pozy do Kasi jeszcze. No i Kasia mówi do mnie, pamiętam, to zapamiętałam, że pamiętaj Justa, jak będą cię odciągali od środka, bo w NPC ustawiają, wiadomo, na środku dziewczynę, która na 90% wygra, na środku ustawiają zawodnika, a skrajnie te dalsze miejsca. To się dalej uśmiecha, jak będą cię odciągali od tego środka, nie przejmuj się niczym, dalej się uśmiecha. Ja mówię, no wiem, no bo mam się uśmiechać, to jest moje pierwsze wyjście, na pewno tam jakichś kwiatków super i rezultatów tego nie będzie, no bo mam tylko wyjść i zobaczyć, jak to jest. No i wyszłam w tym pierwszym wyjściu swoim, w tych zawodach. Oczywiście stanęłam najpierw w pozie IFBB, bo do tego się przygotowałam wcześniej, później zmieniłam na to NPC, tam wszystko pokręciłam. No ale dobra, stoję już w tej pozie NPC. No i co, wyniki, no i wygrałam te swoje pierwsze wyjście. Okay. Ja tak byłam zaskoczona, że ja w ogóle w głowie nie wizualizowałam sobie, jak tam puchar złapać, czy coś tam w ogóle. I takie mam zdjęcie z tego pierwszego wyjścia, z tą statuetką, jakieś tak palce powykrzywiane, ja stoję tak, barki w górze. Na No. pewno tego zdjęcia nigdy nie upublicznię, bo wyglądam na nim tragicznie. No i później te drugie wyjście, też mi się udało wygrać, też nie wiem, jak to Ale się stało. pierwszy to był taki, przepraszam, że ci przerywam, bo to były debiuty ogólnie, zawody takie beginner. W NPC, ja cały czas mówię o NPC teraz. Tak, to były takie, bo tam jest zazwyczaj kilka kategorii. Jest first timer, Tak, są ci beginnersi. Tak, dokładnie. No właśnie patrząc przez pryzmat twoich ostatnich startów, to cię śledzi, widzieliśmy relacje. Forma była bardzo dobra, może zdaniem sędziów była za dobra, jak na to, co prezentowali twoi rywale, twoje rywalki. No i teraz właśnie pytanie, jak ty to widzisz, bo mamy z jednej strony Elite Pro, czy uważasz, że normy, które są tam odnośnie sylwetki, ten kanon, twoja sylwetka bardziej będzie się wpisywała, czy może jednak bardziej będzie to NPC, gdzie jednak te sylwetki za granicą na pewno... Mocniejsze. Tak, zdecydowanie, bo to tak my rozmawialiśmy jeszcze nie tutaj na podcaście odnośnie tego wstępnie, i rzeczywiście sędziowie zwracają uwagę, gdzie jest przewaga zawodniczek. Czyli jeżeli na scenie mamy jedną zawodniczkę bardzo porobioną, powiedzmy, jeśli chodzi o formę, wiadomo, że bikini ma jakiś kanon, jeżeli chodzi, jak to ciało ma tak wyglądać. Ale nie wiem, na to przypada 12 dziewczyn, które mają zbliżony poziom, to jest rzadko tak, że będzie po prostu ta najbardziej wyróżniająca się, mocno odbiegająca od reszty, wrzucona na tak, pierwsze miejsce. Rzadko tak bywa. Niestety, no niestety... Mi się to trafiło, że tak trafiłam, że nie było mnie do kogo porównać. Ja to rozumiem, no takie są kryteria oceny. Jeśli ktoś odbiega formą, to po prostu jest zepchnięty, bo nie ma go do kogo porównać. Ja nie mam absolutnie żadnego żalu, bo startując w zawodach, ja się z tym liczę, widzę, jak wyglądam. Te zawody, na których właśnie ostatnio byłam, o których mówimy, że zostałam zepchnięta przez to, że moja sylwetka za bardzo się wyróżniała, była za mocna. To były zawody, gdzie startowały dziewczyny, to były zawody fit model i bikini, więc większość dziewczyn, może nie większość, ale połowa dziewczyn z mojej kategorii to były fit modelki, bo to były zawody dla bikiniar i dla fit modelek. I dziewczyny z fit model startowały też w bikini. I no nie było jakichś, kurczę, zawodniczek takich no, mocniejszych, nawet nie było zawodniczek, jakiejkolwiek zawodniczki ze sceny międzynarodowej, którą bym kojarzyła. Po prostu były mniejsze dziewczyny i no, pojechałam na takie zawody, no powinnam może pojechać gdzieś, tylko że nigdy nie znamy konkurencji, nie wiemy, z kim będziemy konkurowały. No tutaj akurat na mój minus trafiłam na zawody, gdzie w mojej kategorii połowa to były fit modelki. Przepraszam Dla ci przerwę, jednego fit cudzołobca model. dla mnie to jest złe. Przepraszam ci przerwę, fit model to są dziewczyny, czekaj, w sukienkach, takich wieczorowych, ale Tak, w dobrze, ja myślę... sukienkach i one mogą wyjść sobie i w bikini, i w fit modelkach. No i stały te fit modelki obok mnie. No ja wyglądam, ja jestem mocniejszym bikini, a jako obok mnie stoi fit modelka, no to trochę wygląda, to wiadomo, nieproporcjonalnie. No i tak się zawody skończyły. Ja, no i przynajmniej, ja się cieszę, że tam pojechałam, bo nic nie dzieje się bez przyczyny i chociaż to mi dało zielone światło, żeby iść i spróbować w Elite Pro, bo ja cały czas no ja jakby nie miałam w planach tam iść. Zresztą nawet jak jechałam na zawody, gdzie udało mi się wygrać tą kartę, to ja nie jechałam tam z myślą o karcie, tylko dalej sobie chciałam startować tutaj w amatorach, ale no zrozumiałam, że ta moja sylwetka jednak jest troszeczkę mocniejsza. Spróbuję w Elite Pro,
Zobaczymy, jak mi pójdzie. Widzę, jak wyglądają dziewczyny w Elite Pro. Nawet Mhm. stałam z niektórymi na scenie i nasze sylwetki bardzo były podobne, zbliżone. Też na zawodach w Czechach w zeszłym roku dziewczyna z mojej kategorii wygrała kartę Elite Pro i miałyśmy tam bardzo małą różnicę w punktach. To były 1 czy 2 punkty różnicy. Ona była pierwsza, ja byłam druga. I ona skorzystała z tej karty, poszła do Elite Pro i teraz w Elite Pro raz była druga, raz była trzecia, więc bardzo dobrze jej idzie. I ta dziewczyna jest proporcjonalna do mnie, bo mam obok niej zdjęcia ze sceny i tak dalej, wiem jak wygląda. I myślę, że warto w moim przypadku tam właśnie spróbować. A jeśli, to zobaczymy, jak tam sędziowie mnie ocenią, jak tam się wpasuje w kanon, a zawsze zostaje jakaś tam inna opcja, czyli NPC, tak? W NPC No. to już tak na grubo, szczególnie za granicą. No bo tutaj jeszcze jak jest bitwa o kartę pro, no to czasami ktoś przyjedzie z zagranicy dosyć mocny. To się to zdarza u Roberta tam na zawodach. Znaczy, oczywiście ja nie mówię, że ja w NPC będę, bo ja w NPC nie będę mocna na scenie, sylwetkowo, bo tam są, wydaje mi się, mocniejsze dziewczyny, no ale zawsze mi zostaje ta opcja jeszcze spróbować tam i tam się rozwijać. Zawsze, gdzie się idzie w nowe miejsce, trzeba jakby zaczynać z najniższego pułapu, prawda? I ja zawsze się z tym liczę. No ale tutaj jakby w IFBB podjęłam decyzję, że wykorzystam tą kartę, dam sobie szansę i spróbuję jeszcze stanąć na scenie w Elite Pro. Ale też uważam, że to jest dobre dla sportowców i jeżeli ktoś jest takim sportowcem z krwi i kości, a ty widzę, że jesteś, to chcesz sobie tą poprzeczkę zawieszać coraz wyżej. I to, że staniesz w pewnym momencie, gdzie nie będziesz czuła się mega mocna w obsadzie i trafisz na rywalki, które będą od ciebie mocniejsze, to tylko da większą motywację do późniejszej pracy i do tego, żeby jeszcze bardziej się doskonalić. No bo o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli będziemy. Oczywiście, No, no, jeszcze mów. sorry, że ci przerwę. Ja tutaj te właśnie te ostatnie zawody, to tak jak mówię, dały mi dużo do myślenia, bo byłam przedostatnia w wynikach, gdzie no, ta moja sylwetka odbiegała, tylko nie wiem, czym zasłużyła ta ostatnia dziewczyna, skoro wyglądała tak jak reszta. Czemu jedna była na ostatniej pozycji, a ja na przed. Ja tu, chcąc jakby wygrać takie zawody, musiałabym, no nie wiem, przepalić mięśnie, cofnąć się, nie ćwiczyć ileś czasu, prawda? Musiałabym zrobić krok w tył, chcąc rywalizować z tymi dziewczynami, z jakimi ostatnio rywalizowałam. Krok w tył oczywiście sylwetkowo. To bez sensu jest totalnie. Tak. Też tak uważam, dlatego jakby no, nie zostaje mi nic, tylko po prostu dać ten krok w przód i spróbować w elit. Mamy tu małe problemy z połączeniem, ale poleci ten podcast, na pewno damy radę to jakoś ogarnąć. Także jeżeli będą cięcia w trakcie, a będą, to was przepraszam za to, ale no nie ma innego wyjścia, żeby to sfinalizować. A wcześniej wspominałem o tym, zanim zaczęłaś w ogóle myśleć o startach, jesteś też instruktorką fitness, więc tutaj jakie zajęcia prowadzisz? Jakiego typu? Wszelakie. Prowadzę różnego rodzaju wzmacnianie, prowadzę również spinning, gdzie te zajęcia są, no, muzykę, tak? Nie wiem, czy Wiem, co kojarzysz spinning. takie. No, tak. Prowadzę zajęcia, na przykład brazylijskie pośladki, sexy brzuch, sztangi. Okej. Prowadzę zajęcia w klubie seniora dla właśnie seniorów. Prowadziłam też przez krótki czas zajęcia, może nie przez krótki, bo przez 2 lata, w przedszkolu gimnastykę. Także tutaj od małego do starszego, dla I każdej grupy. cofniemy się jeszcze, bo to mi o tą genezę mi właśnie chodzi. Kiedy w ogóle zaczęłaś interesować się sportem? Nie tyle sportem sylwetkowym, co zaczęłaś czuć, że to jest coś, co chcesz robić. Chcesz edukować ludzi poprzez wysiłek, poprzez ruch i że jednak lubisz się zmęczyć, no bo widać, że lubisz się zmęczyć. Nikt normalny, leni nie Ja robi, to nie wiedziałam od prowadzi tych małego. zajęć. Mhm. Ja to wiedziałam od małego, że sport jest dla mnie stworzony. Ja zawsze byłam, to nie wiem, czy w jakichś biegach, czy we wszystkim reprezentowałam szkołę. Ja wiedziałam od małego, że moje życie powinno gdzieś tam się oprzeć na sporcie. Chociaż nie poszłam na WF, bo wtedy, no, ja już mam 30 lat. Ja 12 lat temu To skończyłam nie szkołę tak średnią. dużo, to nie tak dużo. Skończyłam logistykę, licencjat robiłam z logistyki, magistrat bezpieczeństwa wewnętrznego, ale mimo wszystko cały czas robiłam jakieś kursy instruktorskie, trenerskie.
I ja to czułam, ja wiedziałam, że sport jest dla mnie stworzony. Trochę. Kurde. Jestem? Jesteś, no tylko musisz przekręcić. O, dobra, Dobra, bo perfekto. telefon mi dzwoni, ktoś tam dzwonił, ale to nic. I ja od małego to wiedziałam, ja to od małego czułam, bo każdy sport, z jakim miałam do czynienia, zawsze mi wychodził i no po prostu to czułam, zawsze czułam. Czy jakąś piłkę koszykową, grałam też bardzo długo w piłkę ręczną, różne sporty uprawiałam, jeżdżę też na krosie, mam swój motocykl, to też jest sport ekstremalny. Pływam na nartach wodnych, pływam na desce i na śniegu i na wodzie. Różne sporty uprawiam, to nie jest tylko kulturystyka, ale w kulturystyce rozwinęłam się po prostu zawodowo. Widać po sylwetce, widać, że ktoś ćwiczy To długie są lata. lata, tak, to są lata. To nie jest 5 lat, to nie jest 10 lat. Sport w moim życiu jest od zawsze i ja zawsze miałam sportową sylwetkę. Może wcześniej, gdzie tej diety jakoś tam w szkole nie było, nie trzymałam, bo po prostu mi się trzyma podstawówce diety, ale to ja mam taką genetykę, ja mi łatwo wszystko przychodzi. Ja widzę, ile ja muszę włożyć pracy, czy w redukcję, czy w przygotowania do zawodów, a ile tej pracy muszą włożyć moje koleżanki. Ja wiem i czuję i od zawsze czułam, że jestem urodzonym sportowcem. To dobrze, to jest właśnie ten czynnik genetyczny, jak rozmawiałem i z Wiktorią Gąsior, to była ta sama kwestia genetyki, ale uważam, że to jest dobre. Byle się na tym nie popalić i nie mieć w stosunku, jeżeli ktoś zaczyna przygodę swoją ze sportem, mieć realne oczekiwania, ale topowe miejsca są zarezerwowane dla ludzi z predyspozycjami w każdym sporcie i to jest dobre, bo gdyby każdy mógł bez predyspozycji, tylko i wyłącznie ilością pracy przejść to nie byłoby to samo. Także okej, uważam, że każdy ma jakąś swoją genetykę w jakiejś dziedzinie, którą powinien rozwijać. U ciebie akurat jest ona powiązana właśnie ze sportem. A teraz jeszcze, już jesteśmy jeszcze przy temacie sylwetki. Z jakimi komentarzami się spotykasz w ogóle, jeśli chodzi o swoją sylwetkę? Czy bardziej widzisz, no bo podejrzewam, że w stosunkowo dobrej formie jesteś praktycznie cały rok, bo przy takiej ilości zajęć fitness. Dokładnie. Ja nie masuję tam, może nie masuję tak. Zresztą mam sporą masę mięśniową, więc nawet jak tam mam nadwyżkę kaloryczną, to i tak ta moja sylwetka dalej zostaje sportowa. A z jakimi komentarzami się spotykam? No. To wszystko zależy, czy w realnym świecie, czy w fikcyjnym świecie Instagrama, bo na Podzielmy to Instagramie właśnie. jest. Dobrze, już jesteśmy przy tym. Podzielmy to. Najpierw zróbmy real, czyli to co ludzie już nie są takimi kozakami w realnym świecie. Tak, jest takie powiedzenie, kozak w necie, pizda w świecie. No, I to dokładnie. jest w 100% prawdziwe. Jeśli chodzi o realny świat, to nie wiem, dzisiaj się jakoś tam ładnie ubrałam, zajechałam na stację, ja czuję wzrok ludzi i czuję, że jakby ludzie nie patrzą na mnie ze skrzywioną miną, Boże, jak ona wygląda, tylko raczej to się podoba. I ja to czuję, ja to wiem, mi też się to podoba, chociaż oczywiście jestem świadoma tego, że nie każdemu to się podoba, bo nie wszystko musi się podobać wszystkim, prawda? Mi tak samo się nie wszystko podoba, co jest ładne, a dla większości jest ładne, dla kilku osób nie musi być ładne, prawda? A jeśli chodzi o świat Instagrama, no to już wiadomo, jest jakiś tam hejt, są jakieś no-name'y, które piszą wiadomości albo komentarze, że wyglądam, to wiadomo, jak to w większości dziewczyn ćwiczących, jak chłop, że to różne jakieś tam okropności, ale no oczywiście nigdy się tym nie przejmowałam, bo to są ludzie, którzy tam nie, ludzie, no nie wiadomo nawet, co to jest, bo to są konta, które nie mają żadnego imienia, czy tam nie wiem, co to jest, czy to jest może, nie wiem, moja koleżanka, która mnie nie lubi, czy to jest w ogóle obcy człowiek, że jemu się chce zakładać te konto fikcyjne tylko po to, żeby mi napisać, że nie jesteś wcale taka ładna, jak ci się wydaje. Ale mi się nie wydaje, że ja jestem ładna. Ja widzę w sobie dużo mankamentów. Na przykład takie komentarze są. A Ludzie myślą może, że no my jesteśmy zapatrzeni w siebie. Chociaż uważam, że my, zawodnicy sportów sylwetkowych, oczywiście jesteśmy zapatrzeni w siebie, tak, bo nasza sylwetka to jest, kurczę, 70% tego, co robimy, prawda? To skupiamy się na tym, jak wyglądamy, no ale to nie znaczy, że każdy siebie kocha, prawda, ponad wszystko i że trzeba mu podcinać skrzydła.
Ale to jest właśnie esencja to, co powiedziałaś. Ludzie mając do dyspozycji internet i anonimowość, którą on oferuje, uzewnętrzniają jakieś swoje obawy, Żale, problemy tak, swoje żale do świata. Tak, i często to, co też odbieramy w świecie zewnętrznym, jeśli chodzi o emocje, ktoś się uśmiechnie, to są bardzo często maski. To widać po uśmiechu, jak on wygląda. Często ludzie bardzo często nie mówią nam tego, co rzeczywiście myślą. Ja uważam, że sylwetka bikini to nie jest sylwetka, która jest przesadna. Oczywiście w okresie poprzedzającym start i może bezpośrednio po jego zakończeniu jest nieco odwodniona, odtłuszczona, więc to może się wypisywać z Jeszcze jakiegoś tam... No, no. tak, jeszcze tutaj mogę jedną rzecz wtrącić, że no oczywiście w mediach społecznościowych większość zdjęć, które dodaję, to są zdjęcia z zawodów, gdzie moja sylwetka jest odwodniona, jest separacja mięśniowa i ludzie, którzy mnie nie znają, nie widzą na co dzień, spostrzegają mnie właśnie przez pryzmat tych zdjęć i myślą, że ja tak wyglądam, tak jak, a jak ktoś mnie poznaje, to zawsze dostaję komentarz: Boże, jaka ty jesteś malutka. Ja noszę rozmiar 34, więc ja jestem malutka. A to, że na scenie jestem odwodniona, wysuszona i stoję w pozach obowiązkowych, i to ludzie myślą, że ja tak wyglądam. I pewnie myślą, że ja na co dzień chodzę z rozłożonymi plecami, ze spiętymi czwórkami, prawda? Tak. To na scenie to tak wygląda i o to wszystkim chodzi. Też mamy nałożony bronzer. I właśnie tak to jest zrobione, żeby sylwetka wyglądała, żeby uwidocznić te mięśnie, ale my na co dzień nie chodzimy z pięter z rozłożonymi plecami, z spiętymi barkami i czwórkami, po prostu chodzimy normalnie i tych mięśni tak nie widać. Na co dzień wyglądamy normalnie, a tak jak ja bym miała wyglądać jak na scenie na co dzień, no mi też się to nie podoba. Wysuszona, buzia zapadnięta, to ja się sobie nie... Jakbym, oczywiście wstaję rano w dzień zawodów, patrzę, jak się tnę, jestem sucha, no to jest dobrze, cieszę się, Tak, ale jak tak. patrzę na swoją twarz w lustrze, no nie, nie chciałabym tak wyglądać na co dzień. Założyłabym sukienkę, a tu jakieś żyły czy separacja mięśniowa na barkach. To nie wygląda ładnie mi, to też się nie podoba. I jak mi ktoś pisze, to jest obrzydliwe. Może obrzydliwe nie, ale mi też się nie podoba moja sylwetka w dzień zawodów, gdzie ja bym miała tak chodzić na co dzień, czy nie wiem, na wesele do koleżanki. To jest sylwetka, która ma się podobać ocenie sędziom, bo może sędziowie też mają jakby mieli sobie wybierać kobietę, to też by im się nie podobało, tak? Taka sucha i w ogóle. Ale to jest sport i tutaj jest ocena sylwetki. Ja mam być przygotowana na zawody, a nie do codziennego życia. W codziennym życiu ta sylwetka troszeczkę inaczej wygląda, bo nie oszukujmy się. Forma startowa to jest forma na jeden dzień, tak? Już zejdziemy ze sceny, napijemy się wody, pójdziemy zjeść. Wyglądamy inaczej. Wyglądamy normalnie. Pojadłaś chyba trochę po zawodach, no nie? Tak. Widać, bo jeszcze jak mówiłaś o żyłach, to tam wyszło. Nie mogę, szkoda, że nie mogę pokazać palcem, bo widać na bicepsie jest tutaj waskularyzacja, wyszła żyła, na drugim też. No nie, ale ja mam może nie jestem obiektywny, no pewnie nie, bo mi się akurat coś takiego podoba. Dla mnie to jest super, ale zawodnicy zawsze będą siebie troszeczkę inaczej patrzyli niż normalni kowalscy. Ale wracając do meritum, uważam, że to jest sylwetka przyjemna dla oka i nie ma Znaczy ja tutaj opcji. właśnie chciałam rozdzielić, że ta forma startowa to nie jest taka forma, jak my wyglądamy na co dzień, a ludzie patrzą przez pryzmat tego, co my wrzucamy do internetu, czyli zdjęcia ze swoich zawodów, bo chwalimy się swoją formą. I tutaj też chcę nadmienić, że ja nie wyglądam tak na co dzień, nie jestem takim sucharem. Tylko te 2 kilo jest jednak więcej, tak? Każdy zawodnik ma odbicie po Taka, zawodach. taką masz małą różnicę, 2 kg między wagą? No, dwa, trzy. Malutko. No ja, te faceci na pewno mają więcej. 3 kilo to się wieczorem tego samego dnia więcej ważyło, ale no to oczywiście jest różnica wadze. Ale ile masz wzrostu, proszę powiedz mi? 169. 69, czyli masz dostrzej, tam jest, jakie jest kategoria, tam jest do 170 czy 169? Ja startuję do 169 tak właśnie. I też taki mam jakby plus i przywilej, że ja mam równe 169, więc jak troszeczkę się wyprostuje, to mogę być powyżej, ale zawsze staję tak na prosto, żeby 169 mieć i do 169 startować. Chociaż tam kilka razy tam byłam powyżej, ale no mam równiutkie, więc taki mam przywilej, że mogę się mega wyprostować i tam do tej wyższej wskoczyć, ewentualnie zostać w tej niższej, ale też nigdy nie wiem, której byłoby mi lepiej, prawda? To też jest loteria. Dokładnie.
Jeszcze wracając do tych komentarzy odnośnie tego, co ludzie piszą, jaki procent z tych komentarzy, oczywiście na, tak na oko, stanowią mężczyźni, a jakie kobiety? Czy bardziej, znaczy faceci raczej nie napiszą ci, że jak babochup wygląda, znaczy, no nie wiem w sumie, jak... Oczywiście, że piszą faceci, to głównie faceci mi piszą. To głównie, jeśli jest jakieś konto niefikcyjne, to facet mi pisze, że no nie wiem, typu to taki komentarz wczoraj przeczytałem, że brzydziłbym się mieć taką kobietę albo coś takiego. Ale to wiesz, to nie w kół, Ja to nie się w tak śmieszy, śmieję. to śmieszy raczej, bo to... Oczywiście, że to śmieszy. To się nie wkurwisz tym Mnie nawet. też to śmieszy. Dobra, skończyliśmy na temacie tego hejtu i powiedziałaś, że większy procent jednak z tych komentarzy stanowią, tych negatywnych, stanowią te, które adresują faceci. Tak, 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 że dobrze im się nie podoba, wyrażają swoją niechęć do takiej sylwetki. Okej, Okay, a... jakieś tam porównanie przed i po, to wszyscy, znaczy wszyscy, no, jak, jeśli jest jakiś hejt, to że oni by woleli tą przed. Tylko no ludzie, właśnie ludzie, którzy no, nie mają nic wspólnego ze sportem, nie traktują tego jako sport, że to jest konkurencja, rywalizacja, my rywalizujemy ze sobą, tylko na zasadzie tego, co im się bardziej podoba w codziennym życiu, prawda? A ja tutaj właśnie chciałam podkreślić, że no my w codziennym życiu nie wyglądamy tak jak na zawody, tylko troszeczkę inaczej. Dokładnie, ale też zwróciłaś uwagę, ludziom ogólnie w żadnej dziedzinie w życiu nie dogodzisz. Nie ma czegoś idealnego. Jeżeli jesteś w stanie osiągnąć sukces w czymś, w czym większość ludzi nie jest w stanie osiągnąć lub posiadasz coś, zawsze narazisz się na hejt i będziesz obiektem jakichś drwin. Ale to jest pokazanie tylko i wyłącznie słabości charakteru. Jeżeli, nie wiem, dorobisz się kasy, dojdziesz do jakiegoś sukcesu, osiągniesz sukces, pokażesz to, to od razu się zleje lawina hejtu. Jeżeli wyglądasz lepiej, zapracowałaś na to, to od razu znajdzie się ktoś, kto cię wypunktuje z czymś. Uważam, że to totalnie nie ma co na to zwracać uwagi. Czasami można się uśmiechnąć. No i tak Oczywiście, że naprawdę... tak. Tak, ktoś więcej Tak. gada i tego typu jest komentarzy, to wie, że tak naprawdę jesteś tym tą ziarnkiem piasku pod powieką po prostu ludzi. A teraz z drugiej strony komentarze jakieś takie, może nie tyle pozytywne, co widzisz, że faceci cię, nie wiem, podrywają, podbijają do ciebie w ogóle, czy bardziej boją się tego, że jednak tak atrakcyjna kobieta z taką sylwetką to jest dla nich too much. Jeśli w ogóle zauważyłam już, jeśli ktoś do mnie pisze i coś tam, jakieś komplementy dostaje w wiadomościach, to są komplementy od po prostu, kurczę, od bardzo odważnych osób, czyli do raczej facetów, z którymi bym się na pewno nie związała. Myślę, że no nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć. Raczej mnie wiele osób nie podrywa, tak powiem. Raczej się. Okej. No jak już jesteśmy przy temacie faceta, jaki jest twój, może nie, że ideał, bo to jest takie wyświechtane słowo, ale sylwetka u mężczyzny, która byłaby dla ciebie przyjemna dla oka, która ci się podoba. Czy bardziej to jest ktoś, ale nie wiem, Michał Krizo, bo Sibum wiadomo, że będzie wyglądał, podobał się prawie każdej kobiecie, no bo jest estetyczny, wygląda okej. Okay. Czy może bardziej facet w marynarce typu to, czy jakieś męskie No bikini? dobra, to już nie będziemy po nazwiskach mówić. No. Patrz z marynarce, wielu ich nie startuje, prawda? Ja już odpowiadam, więc troszkę też może wymijająco odpowiem, ale ja nigdy nie spotykałam się z facetem, który miałby cokolwiek wspólnego z siłownią, cokolwiek wspólnego. Nigdy nie spotykałam się z facetem, który, nie wiem, by ćwiczył czy cokolwiek innego. I też jeśli chodzi o to, co mi się podoba u facetów. Ja muszę po prostu z kimś zamienić kilka słów, żeby ocenić, czy ten ktoś jest dla mnie atrakcyjny. Ja nie potrafię określić, czy ktoś jest dla mnie atrakcyjny, zanim zacznę z nim rozmawiać. Po prostu nie mam takiego daru i tu mówię w 100% szczerze. Ja nie wiem, kto mi się podoba, bo ja bym chciała chociaż z tym kimś zamienić jedno słowo i wtedy wiem, czy ten ktoś ma to coś, co wpadnie w oko, czy nie ma totalnie nic. Pamiętam kiedyś powiedziałam do swojej koleżanki, mówię, słuchaj, ten chłopak, tam pogadałam z kimś i mówię, fajny ten chłopak, przystojny. Ona mówi, on, serio? On ci się podoba? Przecież on jest tragiczny. A mi się po prostu dobrze z nim rozmawiało.
I to tak wygląda, kurczę, nie potrafię ocenić, kto jest dla mnie atrakcyjny, a jeśli miałabym już wybierać, tak, ktoś by przede mną postawił dwóch mężczyzn, jeden by był z siłowni, a drugi nie był, nie byłby, no to na pewno fajnie, jak ktoś fajnie wygląda, ale to nie jest sprawa priorytetowa u mnie, że facet też ma dobrze wyglądać. Cieszyłabym się, gdyby dobrze się odżywiał, bo tutaj jakby aspekty zdrowotne wchodzą w grę i chciałabym, żeby mój facet długo żył i był zdrowy. To No tak. tylko to by mnie interesowało. A jeśli chodzi o siłownię, czy tam jakieś pakowanie, no to nie, mogłabym, obojętnie, Czy jak tam ktoś wygląda. ogólnie stawiasz właśnie tą sferę taką to, na to coś, czyli po prostu następuje Tak, wymiana zdań, widzisz, czy jest ten flow, czy jak to się popularnie ostatnio mówi, ten vibe, if we tak, vibe, we vibe, to, że że... ja ćwiczę, No. to, że ja startuję w zawodach, ja nie oczekuję od całego świata, że też mają być sportowcami, każdy ma coś innego, każdy lubi coś innego i każdy czuje coś innego. I ja też już pracując jako trener i tutaj z wieloletnim doświadczeniem, ja wiem, że to nie jest sport dla wszystkich. Jak ktoś przychodzi totalnie z musu i on tego nie polubi, on nie polubi tego po miesiącu, nie polubi tego po 2 miesiącach, on tego nigdy nie polubi. I tak, to ta przygoda będzie tylko na chwilę. Ja zawsze staram się jakoś tam pomóc i zrobić tak, żeby cokolwiek człowiek polubił, niekoniecznie może siłowe, może w ten sposób, żeby polubił ruch, prawda? Jakikolwiek. Ale jeśli ktoś totalnie tego nie czuje, no to już lepiej, żeby poszedł do lasu na spacer, prawda? Bo spacer w lesie jest dla każdego przyjemny. I nie uważam, że każdy musi być sportowcem, czy tam robić coś dla swojego ciała pod względem wizualnym. Dokładnie. To jest, ogólnie jesteś orędowniczką bardziej takiego zdrowia szeroko pojętego i promowania Tak. tego, a to wiadomo, że też będzie się wiązało z jakimś lepszym wyglądem sylwetki, bo żebyście nam, drodzy widzowie, nie zarzucili, że jesteśmy tacy płytcy i mówimy tylko o powierzchowności, ale no jednak to jest kanał stricte sportowy i mimo, że będziemy zahaczać o tematykę taką szeroko pojętego sportu, zdrowego odżywiania, mental, to jednak będziemy się skupiać tutaj na wyglądzie. A jeszcze wracając do tego, co ty mówiłaś odnośnie tego, że nie spotykałaś się z mężczyzną, który startuje w zawodach i ćwiczy. Który w ogóle, ja nigdy nie spotykałam się z facetem, który miałby cokolwiek wspólnego z siłownią. Wiesz Naprawdę. co, po latach z tego, co obserwuję wśród tych fit par, ponazwijmy to, no bo te fit pary to jest w większości to, co jest na pokaz. Znam osobiście tylko dwie pary, dwie z tego, co jest w internecie, na Instagramie u nas, które naprawdę wiem, że są szczęśliwe i jest wszystko super. Uważam, że dużo większy procent jest możliwości i szansy na to, że związek przetrwa, jeżeli jedna z osób tylko i wyłącznie startuje i zajmuje się sportem na wyższym poziomie. Druga osoba fajnie, jak sobie ćwiczy, rzeczywiście, żeby była jakaś pasja łącząca, ale Tak. jednak nie dwóch zawodników w sztosie, gdzie chłop jeździ na liściu sałaty, na prepie końcówka, wkurwiony na wszystko, laska chodzi Podziwiam. do domu w ogóle. Podziwiam takie pary. Tak, to masakra jakaś na kwadracie. Dobra, jeszcze jesteśmy, next question. To będę zadawał wszystkim, którzy teraz do mnie przychodzą na podcast. Top 3 twoje cechy charakteru, które uważasz za swój plus? Top 3 moje cechy charakteru. To, że jestem na pewno pogodna. Pogodna, okej. Okay. Pogodna. Kocham życie i biorę z tego życia wszystko, co mi daje. I no, jestem szczera. Myślę, że to są... Zasłaniasz może mikrofon dłonią? Bo właśnie, wiesz co, bo mnie tutaj wcześniej rozłączyło, bo mi wyskoczył komunikat, że... I właśnie go pod ten dałam, pod chłodny wiatr. Dobra, czyli to okej, okay, mamy. Pogodna. Second. To jest na drugim miejscu. Szczera. I pozytywna. Okej. Okay.
Widzę ogólnie po tym, jak prowadzimy rozmowę, bo widzowie mnie tego nie wiedzą. To jest nasza pierwsza rozmowa taka, gdzie się widzimy, że jesteś taką bardziej ekstrawertyczką. Chyba jesteś bardziej otwarta do ludzi. Nie jesteś kimś, kto się bardziej. Wiadomo, że każdy z nas potrzebuje tam chwili, Dokładnie. żeby posiedzieć sam, ale Myślę, że raczej jest tak. do ludzi. Jesteś Myślę, że nie, na pewno nie jestem typem samotnika. Nie. Zresztą na Dobra. co dzień cały czas jestem z ludźmi. No teraz odwracając, czyli top 3 jakieś twoje słabości charakteru. Mierzę ludzi swoją miarą, czyli przez pryzmat dobrego serca. Jestem może trochę łatwowierna. I co robię? Co robię jeszcze źle? No nie powiem na pewno, że jestem leniwa, No bo nie bym da się skłamała. powiedzieć tego. Myślę, że chyba tylko jedną czekam, bym wiedzieć, No dobra, coś która mamy. jest na nie. Okej. Okay. Także już mamy trochę ponagrywane, jak sobie to wszystko potnę, to tam pewnie wyjdzie nam, to będzie podejrzewam dłuższy podcast niż poprzednie. I jeszcze na koniec taki stały element, o którym muszę spytać. Twój największy cheat. Coś, co Oj, największego. to chętnie opowiem, bo mam o czym. Postaram się szybko to streścić. Okej. Okay. Właśnie to było w tym sezonie, dokładnie miesiąc temu, po Mistrzostwach Europy, gdzie byłyśmy tam cały tydzień i dali nam tą frajdę, że bikini wyszło w piątek, jak weryfikacje były w środę, czy w czwartek, już nie pamiętam, przepraszam, w środę, a bikini wyszło już w piątek, gdzie bikini zawsze wychodziło w niedzielę na Mistrzostwach Europy. Pierwszy raz się zdarzyło, że wyszło w piątek. Więc my do kolejnego wtorku, kiedy odlatywałyśmy, miałyśmy pół tygodnia wakacji jeszcze od swojego startu, prawda? O to mi chodzi, że leciałyśmy tam na tydzień, weryfikacje, zaraz wyjście, no i pół tygodnia leżenia i wolnego. No i co? Po tym swoim piątkowym wyjściu oczywiście zaczął się ten cheat, który trwał do wtorku aż. I Zaczął miałyśmy... się ten cheat. No. I miałyśmy trzy posiłki tam w hotelu, śniadanie, obiad i kolację. I my oczywiście po starcie, no to wiadomo, tam gdzieś poszliśmy do restauracji, najpierw na posiłek, później do restauracji, później gdzieś tam na miasto, na drinka. Wróciłyśmy o 5:00 i musiałyśmy nastawić budziki na 8:00, żeby zdążyć na śniadanie. Śniadanie do 9:00, więc chociażby godzinę, żeby tam posiedzieć na tym śniadaniu. No wypada. Mimo tego, że snu 3 godziny, ale i tak trzeba było nastawić budzik, żeby zejść na śniadanie. To był obowiązek. To były te kilka dni, które kręciły się wokół jedzenia. Było śniadanie, po czym był obiad, później była kolacja. Po kolacji hotelowej szłyśmy na miasto. Oczywiście na kolację drugą, gdzieś tam do knajpy na burgery, pizzę, lody, wszystko, wszystko, wszystko. No, ale też po zawodach człowiek czuje taką euforię, już też nieważne od wyniku. Też jesteś zawodnikiem, to wiesz, o co chodzi, już te Ciśnienie z ciebie emocje i to wszystko schodzi. schodzi. Tak, już nic nie trzeba, już nie trzeba ważyć soli, nie trzeba ważyć ryżu do ziarenka, prawda? Tylko człowiek czuje luz. I tak nie potrafimy, no, chociaż są ludzie, znam ludzi, którzy tak potrafią ochłonąć i tam sobie po zawodach zjeść normalnie, a nie obżerać się. No, kurczę. Ja może jestem zbyt emocjonalna i te emocje odczuwam 2 razy, dlatego tak się tym cieszę, że muszę ten każdy start celebrować w ten sposób, że po prostu się gdzieś tam idzie i człowiek się opycha, mimo tego, że już to jedzenie się nam no, nie mieści w brzuchu, to i tak się je. No to właśnie to po tych zawodach był największy cheat, ale jeszcze miałam jeden start że jeszcze miałam taką sytuację kiedyś, no niedawno, w zeszłym sezonie. Po Diamond Cupie w Opawie tam był organizowany taki meeting to się nazywało meeting dla winnersów i ja poszłam na ten meeting po zawodach, w ogóle bardzo fajne zawody, tam fajnie, fajnie zorganizowane, później tam się idzie na wyżerkę, poszłam na tą wyżerkę, no i jak to w Czechach, wszystko tłuste, golonki, tatary, no oczywiście zjadłam to wszystko, co tam najtłustsze było. No. Sałatki jarzynowe, no tak jak na weselu to troszkę wyglądało, muza, DJ i stoły szwedzkie. I wyszłam stamtąd, bo nie mogłam wyprostować się, nie mogłam wyprostować brzucha, nie mogłam w ogóle go rozciągnąć, tylko w takiej pozycji mogłam siedzieć. Wyszłam stamtąd, usiadłam na chodniku, taka skulona, bo nie mogłam się wyprostować przez to swoje obżarstwo.
I myślałam, że dosłownie bałam się, że umrę, że mi takie mam wrażenie, że mi brzuch po prostu od środka rozsadza. Siedziałam taka skulona na chodniku i wpisałam w internet, czy już po prostu ze strachu, czy można umrzeć z przejedzenia. I tam mi w ogóle wyskoczyło jakiś artykuł. Tak. I tak było napisane, tak, okazuje się, że można umrzeć z przejedzenia, tam turysta w któryś tam roku w Stanach umarł z przejedzenia. I ja siedzę na tym chodniku, brzuch mi pęka, mówię, o nie, to ja już na 100% jestem druga. Więc teraz dzwonić po tą karetkę, czy poczekać jeszcze chwilę? No ale nie umarłam, poszłam skulona do hotelu, położyłam się na łóżku, jakoś tak też dalej nie mogłam się rozprostować. No i zasnęłam, budziłam się rano, już było dobrze. I dalej jadłam. Uf. No, udało ci się przeżyć, czego dowodem Tak, jest ta dzisiejsza rozmowa, że nam się udało ją zgrać. Także powoli nam się będzie kończył czas. Dziękuję bardzo, że znalazłaś czas, żeby ze mną, z nami porozmawiać tutaj. Mam nadzieję, że uda się jeszcze dziś złapać. No już nie, na razie odpocznij sobie po zawodach. Może się uda dziś złapać, nie wiem, za miesiąc, dwa. Zresztą będziemy się no kontaktować. chętnie, bardzo, bardzo miło było porozmawiać. Ja również dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie moich historii zawodniczych. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Zapraszam do Justyny na profil. Tam wam na Instagramie. Ja wam podlinkuję tam wszystko w opisie. No i co, będziemy się widzieć przy okazji następnego materiału. Cześć. Cześć.